Co to znaczy, gdy Biblia mówi, że mamy dźwigać swój krzyż? To przecież tak dobrze znane biblijne stwierdzenie, prawda? I jest to do tego świetnie udokumentowane stwierdzenie, i to samego Pana Jezusa. Aż trzej autorzy Ewangelii, Mateusz, Marek i Łukasz, cytują: Niemal słowo w słowo tą samą dłuższą wypowiedź Jezusa zawierającą właśnie to słynne stwierdzenie. Stwierdzenie to padło w bardzo konkretnym kontekście i jest ono obudowane wieloma innymi ważnymi słowami samego Jezusa. I zaraz jeden z tych zapisów zacytuję. Ale istnieje jeszcze popularna, odważyłbym się nawet powiedzieć, wręcz ludowa interpretacja tego biblijnego stwierdzenia, aby dźwigać swój krzyż, która głosi, że tym krzyżem w życiu człowieka może być jakaś życiowa trudność lub wręcz dramat życiowy. Na przykład długotrwała, nieuleczalna choroba, nieudane małżeństwo. Wrodzona niepełnosprawność własna lub swoich bliskich, niemożliwość posiadania dzieci i wiele innych problemów wynikających po prostu z codziennego życia. I choć ta interpretacja wypowiedziana o kimś na przykład w formie: Całe życie musi dźwigać ten krzyż, weszła już do naszego potocznego języka, to zaraz zobaczysz. Że nie ma ona wiele wspólnego z tym, co o dźwiganiu krzyża mówi Tobie i mnie, Pan Jezus. I tu krótka dygresja. Gdy zaczynałem opracowywać ten kolejny materiał z cyklu, Co to znaczy?, myślałem, że zmieszczę się w kilkuminutowym nagraniu. Ale szybko uświadomiłem sobie, że mierzę się. Z fundamentem nauczania Jezusa, a także z fundamentem mojej własnej drogi za moim Panem. Dlatego pozwól, że ten materiał będzie nieco dłuższy, i proszę Cię, wytrzymaj do końca. To niezmiernie ważne, a chodzi zaledwie o kilka dodatkowych minut. Tak więc przeczytajmy wypowiedź Jezusa skierowaną do Jego uczniów i cały jej kontekst w wersji zapisu z Ewangelii Marka, gdzie stwierdzenie Jezusa, jakie dziś omawiamy, przybiera formę brania, a nie dźwigania swojego krzyża. Posłuchaj. I zaczął ich Jezus pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc, Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. I teraz najważniejszy fragment. A przywoławszy lud, wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I dalej pan Jezus mówił tak. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Uf, ale wypowiedź samego Bożego Syna. Ale proszę Cię. Po wysłuchaniu tego materiału przeczytaj jeszcze pozostałe dwa ewangeliczne zapisy, bo będę się odwoływał do detali, które przynoszą właśnie te pozostałe dwa z nich. Odnośniki do tych dwóch fragmentów i do wszystkich innych wersetów użytych w tym materiale, jak zwykle, w opisie filmu. Wróćmy więc do przeczytanego tekstu. Zwróć uwagę, że niedługo potem jak Piotr powiedział o Jezusie, że Jezus jest mesjaszem i synem Bożym, tego nie ma w przeczytanym fragmencie, ale wyznanie Piotra poprzedziło to wydarzenie. A więc po wyznaniu Piotra, że Jezus jest mesjaszem, Jezus ujawnił swoim uczniom, że tenże mesjasz i syn Boży będzie Zwróć uwagę na słowo musi więc musi cierpieć, musi być odrzucony i w końcu musi być zabity. Że to wszystko to będzie natura jego służby. A jak pewnie pamiętasz, Żydzi kojarzyli Mesjasza z siłą i zwycięstwem, a nie z porażką i cierpieniem. Choć Stary Testament prorokował również i o odrzuceniu. I cierpieniu Mesjasza. To Żydzi widzieli tylko to pierwsze. Stąd reakcja Piotra, że przecież Mesjasza nic takiego złego nie musi spotkać. I wtedy dzieje się rzecz niezwykła. Jezus zwraca się do Piotra nazywając go wprost przeciwnikiem, szatanem. Dlaczego? Bo właśnie na tym polegało kuszenie Jezusa na pustyni. A na pustyni kusił go sam szatan. Szatan mówił Jezusowi: "Mniej więcej to samo co Piotr, czyli możesz osiągnąć swoje cele bez cierpienia, bez odrzucenia i bez śmierci". Ale szatan dodawał: "Wystarczy, że ułożysz się ze mną, z księciem tego świata, wybierz siebie", mówił szatan Jezusowi: "Pójdź na skróty". Dlatego Jezus Podsumował Piotra, myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. A ty już rozumiesz, dlaczego Jezus nazwał Piotra przeciwnikiem swojej drogi? Ale z drugiej strony, przecież można zrozumieć Piotra, skoro Jezus mówił, że będzie musiał cierpieć, być odrzucony i zabity. To dlaczego nie miałoby to dotyczyć wraz z nim również jego naśladowców? Jego uczniów, czyli ich, czyli również samego Piotra, prawda? Czy może teraz lepiej rozumiesz, dlaczego Piotr zaparł się Jezusa? Piotr zobaczył, że ta zapowiedź Jezusa się realizuje, a oni, uczniowie, będą następni. I teraz Jezus przechodzi do sedna swojej wypowiedzi i mówi ni mniej, ni więcej tylko to, że jeśli kto chce być moim uczniem, musi być gotowy na to samo, czyli na cierpienie, na odrzucenie, a w końcu również na fizyczną śmierć. Gdyż w innym miejscu Jezus zapewnia, że to samo, co robił świat jemu, będzie robił i jego uczniom. I w kulminacji swojej wypowiedzi, po tym jak Jezus przywołał do siebie również lud, Jezus mówi właśnie: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Pozwól, że zwrócę się do ciebie jako osoby świadomie wierzącej, zakładając, że masz już za sobą. Zawierzenie się Jezusowi, wierzysz w Niego i Jego dzieło, w Jego zastępczą śmierć za Ciebie na Krzyżu i to, że Duch Święty zapieczętował Cię na moment ponownego spotkania z Jezusem, i że chcesz iść za Jezusem i że uważasz się za Jego ucznia. I jeśli tak, wtedy Jezus przypomina Ci, mówi Ci że jeśli chcesz być Jego uczniem, musisz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, zaprzeć się siebie, po drugie, wziąć swój krzyż i po trzecie, naśladować Jezusa. W środku tej wielkiej trójki warunków mamy właśnie nasze tytułowe stwierdzenie Jezusa, mamy właśnie wzięcie swojego krzyża. Ale jak to wzięcie i niesienie swojego krzyża ma się do całego kontekstu tego fragmentu, który przeczytałem? Jezus powiedział uczniom, że On, Jezus, musi być odrzucony, cierpieć i zostać zabity. Pamiętasz? Otóż w czasach rzymskich, gdy ktoś niósł swój krzyż, to wiadomo było, że szedł na śmierć. Na własną śmierć. I dla wszystkich, którzy to widzieli, ten ktoś był już osądzony i uznany winnym. Był okryty wstydem odrzucenia, bo w oczach świata był po prostu kryminalistą. I już cierpiał w każdym aspekcie cierpienia, mentalnym i fizycznym. A najgorsze było jeszcze przed nim. Śmierć krzyżowa i ten cały spektakl niesienia własnego krzyża był kwintesencją wstydu odrzucenia, cierpienia i śmierci czyli wszystkiego tego, co Jezus zapowiedział, że spotka Jego samego. Ale dlaczego Jezus mówi, że aby wziąć swój krzyż, trzeba się najpierw zaprzeć samego siebie? Mówię tu o warunku numer jeden. A to dlatego, że Twoje naturalne, Twoje stare wewnętrzne ja, którego masz się właśnie zaprzeć, całkowicie nie chce i nie akceptuje tych trzech rzeczy, które wiążą się z niesieniem krzyża. Ono nie chce wstydu odrzucenia. Ono nie chce jakiegokolwiek cierpienia, a najbardziej ze wszystkich tych rzeczy nie chce śmierci. I dlatego jako pierwszy warunek naśladowania Jezusa musisz się postawić swojemu staremu ja i powiedzieć mu, że nie będziesz realizować jego woli i jego potrzebów. Bo to jest twoje stare ja, twoja stara natura, twój stary człowiek, który, jeśli jesteś osobą nowonarodzoną, twój stary człowiek umarł wraz z Jezusem. Paweł tak to zaadoptował do swojego życia i napisał do Rzymian. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim, z Jezusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. I do Koryntian? Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie. Nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyli teraz jesteś nowym stworzeniem i swojej starej naturze, staremu ja musisz powiedzieć nie. W czasach Jezusa, jeśli ktoś niósł swój krzyż, to był już martwy, chociaż ciągle jeszcze szedł o własnych siłach. Dlatego na ludzi z wyrokiem śmierci mówi się w amerykańskich więzieniach: Dead Man Walking. Bo oto martwy człowiek, który ciągle idzie. Znasz taki obraz z wielu filmów? I Łukasz dodaje jeszcze: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, bo twoje stare ja jest z tobą. Do końca Twojego życia w tym ciele. Ale kiedy mówisz swojemu staremu ja nie, to nie masz już za czym iść, nie masz już swoich dążeń i rządz. Dlatego w tym momencie możesz i wręcz musisz po prostu iść wyłącznie za Jezusem, iść po Jego śladach, po śladach Jego stóp. A to, jak pamiętasz z wypowiedzi Jezusa, jest warunek trzeci, prawda? Czyli niech taki ktoś, kto zaparł się siebie i stał się deadman walking, teraz w końcu przyjdzie do mnie bez obciążeń i naśladuje tylko mnie. Niech naśladuje wyłącznie Jezusa. Ale po tym kluczowym stwierdzeniu Jezusa. O tych trzech warunkach, które prowadzą do uczniostwa. Jezus zaczyna tłumaczyć, co w praktyce może oznaczać spełnienie tych trzech warunków, a co może oznaczać niespełnienie tych trzech warunków. I Jezus mówi dalej, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i Ewangelii, Zachowają. Po pierwsze zwróć uwagę, że wszystko, o czym mówi Jezus, odbywa się w kontekście Twojej relacji z Jezusem i Jego Ewangelią. Chodzi o cierpienie, odrzucenie, a nawet śmierć, które wynikają z pójścia za Jezusem. Teraz uważaj, bo czyż miliony, ba nawet miliardy ludzi na świecie nie cierpią, nie są odrzuceni, nie ponoszą śmierci? Ależ tak, ale nie wynika to z ich relacji z Jezusem i nie jest jej rezultatem. Ale co to znaczy zachować duszę, a co to znaczy ją stracić? Otóż, jeżeli ze względu na Jezusa wybierzesz bezpieczeństwo, komfort i zachowanie życia, bo wybierzesz potrzeby Twojego starego ja, aby uniknąć uwaga Odrzucenia cierpienia i śmierci, to w doczesnym życiu pozornie zachowasz życie, zachowasz swoją duszę, ale w perspektywie wiecznej ją stracisz. Wszystko to odnosi się cały czas do kontekstu całego fragmentu, do odrzucenia cierpienia i śmierci wraz z Jezusem i dla Jezusa. I dalej, Jezus mówi. Wchodząc tu niemal na pole czystego biznesu? Albo, cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pamiętasz? Szatan w kuszeniu na pustyni chciał zaoferować Jezusowi ominięcie odrzucenia, cierpienia i śmierci i pozyskanie całego świata. A teraz Jezus mówi, że szatan oferuje to tak naprawdę każdemu z nas. Ale w perspektywie wiecznej nie da się uratować swojej duszy, nawet wymieniając ją na wszystko, co jest na świecie. Taka transakcja jest niemożliwa. I wreszcie w ostatniej konsekwencji wzięcia lub niewzięcia swojego krzyża Jezus mówi. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Po raz kolejny Jezus potwierdza, że chodzi o kontekst relacji z Nim i stosunku do Jego Słowa. To straszne słowa Jezusa: że jeśli wstydzisz się Jego i Jego słów przed. Grzesznikami, cudzołożnym i grzesznym rodem czyli wolisz się tym grzesznikom przypodobać, pozostać w komforcie i bezpieczeństwie, zamiast zaryzykować odrzucenie, zaryzykować cierpienie, a nawet śmierć to zostaniesz odrzucony przez Jezusa w wiecznej perspektywie na co wskazują ostatnie słowa przywołujące drugie przyjście Jezusa ze swoimi świętymi. Czyli ze zbawionymi, w gronie których ciebie nie będzie. Ale spróbujmy na koniec przełożyć to, co do tej pory powiedziałem, na Twoje i moje codzienne życie. Czy to znaczy, że każdy prawdziwy uczeń Jezusa musi być odrzucony, cierpieć z powodu swojej wiary i stracić dla Jezusa życie? Nie. Nie każdy musi zginąć, nawet nie każdy apostoł został zabity. Apostoł Jan dożył starości. Ale jeśli ktoś naprawdę stanie się uczniem Jezusa, odrzucenie i cierpienie z tego wynikające jest absolutnie nieodzowne. Uczniostwo musi wiązać się z innością. Porzuceniem tak wielu dróg, po której do tej pory towarzyszyłeś swoim znajomym i rodzinie, że musisz stać się osobą, co do której każdy z Twojego otoczenia musi się jakoś opowiedzieć. Tak bardzo zmieni się Twoje życie, że nie pozostanie to obojętne na żadną z Twoich dotychczasowych relacji. Na to, co mówisz? Na to, co robisz i gdzie przebywasz, a także z kim w końcu utrzymujesz zażyłe relacje, a z kim musisz po jakimś czasie i tak się pożegnać. A twoje otoczenie, ono też zareaguje. Zaczyna się od drobnych wykluczeń z towarzystwa, utraty wielu możliwości, bo to, co mówisz, albo czego już nie mówisz. I to, co robisz, albo czego już nie robisz, oskarża Twoich dotychczasowych znajomych, i oni muszą na to jakoś zareagować. To w dziedzinie odrzucenia i cierpienia. A co do śmierci dla Jezusa ta niewielu dzisiaj dosięga, ale powiem Ci jedno: czasy zmieniają się bardzo szybko. Powszechne prześladowania prawdziwych uczniów Jezusa przyjdą chyba szybciej, niż myślimy. I wiesz co, nikt nie będzie gotowy na śmierć, jeśli nie przyzwyczai się najpierw do odrzucenia i do cierpienia wynikającego ze zwykłej, codziennej inności. Nie da się przeskoczyć z komfortu i płynięcia z prądem tego świata wprost! Do położenia swojego życia za osobę i słowa Jezusa. Poza tym, nikt, kto żyje w komforcie, nie zauważa znaków czasu. Bo niesienie krzyża jest drogą, na której ciągle żyjesz, to jednak jesteś gotowy, jesteś gotowa również na śmierć niemal każdego dnia. Podsumuję. Ten fragment jasno mówi, że wzięcie swojego krzyża i codzienne pójście za Jezusem nie jest opcją, którą możesz wybrać lub nie. Wzięcie swojego krzyża jest jedyną naturalną konsekwencją zawierzenia się Jezusowi i Twojego nowego narodzenia. A skąd to wiem? Wiem to wprost z naszego dzisiejszego tekstu. Jezus bowiem mówi w tym tekście, że jeśli ktoś nie idzie za nim, czyli nie zapiera się swojego starego ja i nie bierze swojego krzyża, czyli mówiąc praktycznie słowami Jezusa, nie jest gotowy na śmierć, nie jest gotowy na odrzucenie i nie jest gotowy na cierpienie dla niego, to Jezus mówi, że to znaczy, że ten ktoś. Chce zachować swoją duszę, chce zachować swoje doczesne życie, że wstydzi się słów Jezusa, że wstydzi się jego samego. A to poskutkuje tym, że gdy Jezus powróci, okaże się, że ten ktoś swoją duszę stracił. Na wieczność. I żeby było jasne, wzięcie swojego krzyża. Samo w sobie nie prowadzi do zbawienia wiecznego. Zbawienie wieczne jest bowiem całkowicie za darmo, jest z łaski przez wiarę i nie wynika z żadnych uczynków. Wzięcie swojego krzyża jest za to naturalnym i niepohamowanym skutkiem zbawienia u każdego, kto prawdziwie uwierzył. I przeciwnie. Unikanie wzięcia swojego krzyża może być objawem braku szczerej i zbawczej wiary i powinno wywołać natychmiastową ponowną ocenę swojej duchowej pozycji przed Bogiem. W zapisie Ewangelii Łukasza Jezus nie pozostawia nam bowiem wątpliwości. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną. Nie może być uczniem moim. Czyli innymi słowy, uważaj teraz: Jest wielu takich, którzy mówią, że idą za Jezusem, i w związku z tym wydaje się im, że są jego uczniami, i my też tak o nich myślimy. A Jezus wyjaśnia im i nam, że bez dźwigania swojego krzyża tak naprawdę nie są uczniami, choć mówią, że idą za Jezusem i ostatecznie stracą swoją duszę na wieczność. Czy widzisz, jak fundamentalne dla Twojej wiecznej przyszłości jest to, czy faktycznie dźwigasz swój krzyż?